Cześć wam, dzisiaj jest Wizu Wizualnie, ta gra nazywa się Star Wars Galaxy of Heroes i nadszedł ten moment, w którym zostało dodane coś, na co czekałem. Wiele osób pewnie czekało bardzo długo i jest to coś, nareszcie, nareszcie! I nie wiem, czy widzicie, tutaj się pojawiło coś nowego i zostały dodane Fleet Battle Stable. Zaraz przetestuję, co to jest, dopiero odpaliłem grę pierwszy raz dzisiaj, więc w sumie nie wiem ten... Przed chwilą nagrywałem w ogóle Vistoka o Gwiezdnych Wojnach, o tym, że zostały tam filmy poblokowane, więc zapraszam. Dużo dzisiaj Gwiezdnych Wojen. Zostały też dodane inne rzeczy, o których powiem na końcu odcinka. Na razie skupmy się na Fleet Battle Stable. Oh, it's you, I guess you've heard about the new Fleet Battle Stable. The Fleet Battle Stable contains ships, related prizes and unlocks, including reinforcement abilities, materials and ship omega. Czyli na tym stole, jakby z bitwami floty, statkami, będą się zawierały głównie nagrody skierowane do statków i związane z nimi ulepszenia i tam surowce i cała reszta. W tym też reinforcement ability materials, czyli te specjalne do rozwijania zdolności statków. I Ship Omega Materials, co jest też, no, zapotrzebowanie na to jest. Podobnie jak w kantynie, na stole kantyny, możesz używać statków z dowolnej frakcji Jery. Bo to gada ten koleś, czy babka, czy nie wiem, whatever, co to jest za ślimak. Możesz używać czego chcesz, ale to nie oznacza, że jesteś na moim poziomie. Dwunogu. No, na tej zasadzie. Dobra, wbijamy i patrzymy, bo mam nadzieję, że to będzie coś fajnego czekało na... Cały stój... Czad, dobra. Hard jeszcze jest zablokowany. Trzeba wykonać wszystkie misje z tego... Moment, zanim popatatajamy, to mi się przypomniało, że za chwilę będę miał reset punktów. Trzeba wykupić te fajne rzeczy, które są do wykupienia w tym momencie. Damn! Ale mnie składnie mówi... idzie mówienie! Moment, łyk kawy. Może w mózgu pyknie mi właśnie jakiś reset. Czy jest tutaj coś dla mnie niezbędnego? Tak, to jest dla mnie niezbędne i to jest dla mnie niezbędne. To też się przyda. Tego może w tej chwili nie. Statek jak najbardziej. Okej, dobra. Tutaj coś nie. Tutaj coś nie. Tutaj coś. Powiedzcie, że jest ze speedem. Dobra, bierzemy speed, ze speedem się przyda. Do konkretnej jednej. To było na. Tak, było na 5, dobra. Wziąłem coś nie bez sensu dla odmiany. Coś na szybko. Nope. Tu mnie nie stać. A tutaj przerzucamy surowce i to. Na pewno. Coś jeszcze? Chyba to będzie. Tak. I to nie. Dobra. Wracamy do statków i teraz zajmujemy się tylko i wyłącznie tymi statkami, czyli lecimy na Bespin na pierwszą misję. Zakładam, że te pierwsze będą relatywnie proste. Wywalmy wszystko, co oni nam tu mają do zaproponowania. Weźmy Trauna, no bo Traun jest jednak... Serio. Dobra, to powinien być Bix Darklighter, jeżeli nie pomyliłem. Tak, ten niżej to jest Bix. Jeszcze go porozwijamy, ale na razie bez przesadyzmów. Oprócz tego potrzebujemy Vadera i potrzebujemy TIE Fightera. I z pozostałych statków, to jest super, Jedi Consular, który nieodzownie się przewija przez statki u mnie, po prostu użyty w dobrym momencie, to jest winner. I coś jeszcze z jakichś takich super, hiper wypaśnych? Szczerze powiedziawszy, słyszałem, że Podamron jest niezły, więc weźmy Podamrona na misję i zobaczmy, może się przyda, może będziemy go mogli zabrać i zobaczyć, może się otrzaskamy troszkę z tą postacią, znaczy z tym statkiem konkretnie, bo postać to my mamy otrzaskaną bardzo na tym. Wedge, Biggs i Podamron, czyli X-Wingi. Ściągam najpierw Biggsa, żeby się nie odpalił z tym swoim tym, zresztą bez różnicy. Teoretycznie Biggsa powinniśmy klepać jako ostatniego, jako że on jest tankiem. No ale dobra, lecimy. Jest pierwsza misja na 3 gwiazdki i co mamy w nagrodach? Troszkę surowców, troszkę hajsu, troszkę ten... To będzie kolejna grupa misji do wykonania, ale powinienem móc być w stanie wykonać wszystkie na 3 gwiazdki, jak dobrze pójdzie, i zobaczyć, jak wygląda pierwszy poziom harda. Bo tam będzie hardo. Co my tu mamy? Bistan, Cassian Andor i Bix Darklighter. Dobra, zachowajmy się troszkę bardziej sensownie.
Znaczy się, wybijmy wszystkich prócz tanka. Muszę trauna troszkę podbostować, bo to powinno robić dużo bardziej boom. Ale nie, jest fajnie, jest, nie wiem czy widzicie, cieszę się jak dziecko, że to zostało dodane, bo czekałem bardzo długo i liczyłem, marzyłem o tym. Jak oglądaliście moje stare nagrania, to niejednokrotnie wspominałem, że chciałbym, żeby zostało dodane jakieś PvE, pomijając, że chciałbym, żeby PvE w ogóle zostało przebudowane, tak żeby, wiecie, jakby szło filmami, opowiadało historię z filmów. Ja rozumiem, dlaczego oni tego nie robią, to jest upierdliwe, ale liczyłem, że może... Zdejmuj pistola, zdejmuj pistola, dobra. Zdejmuję najpierw tego, jak on się nazywa? Ghosta? Nie Fantoma? Jeden jest Ghost, drugi jest Phantom, nigdy nie wiem, który jest, który, wydaje mi się, że ten duży to jest Phantom, mały to jest Ghost. I zdejmuję najpierw Ghosta, dlatego że atakowanie Fantoma sprawia, że Ghost bierze na siebie taunta i dostaje to oczko i wejda, że nie można go klepać, co oznacza marnowanie tury, więc jeżeli jesteście w stanie ich pyknąć tak dość lekko, to no to po prostu łatwiej jest klepać najpierw małego, a później nic nie odciąga uwagi od tego dużego statku, więc... Wedge Antil jest... Pixem i Ashoka Tano, najpierw Ashoka, bo ona jest upierdliwa, co prawda na tym poziomie nic nie jest naprawdę upierdliwe, ale no. Czyli dla ludzi będących w endgame'ie, no, to jest kwestia po prostu przeklepania się przez wszystko, bo jeżeli się nie mylę, a sprawdźmy w tym momencie, czy się mylę, czy nie, nie zostały dodane jakieś nowe statki, tak, brakuje mi tylko Soka Millennium, który jest, no, czyli nowe statki nie zostały dodane, czyli na chwilę obecną, zapewne to się zmieni, nie jest to miejsce, w którym będziecie szukali nowych statków. Bardzo możliwe, że na niektórych nodach, to na wersji hard zapewne, że niektóre statki będą tam do farmienia, co oznacza, że będzie można je tam zdobywać, ale dla graczy w endgame'ie to jest po prostu sposób na zdobywanie surowców, nie sposób na rozbudowywanie floty, bo większość ludzi w endgame'ie ma już flotę mniej lub bardziej rozbudowaną, no może tam, żeby jakieś uzupełnić braki, wiecie o co mi chodzi. Dla graczy początkujących to będzie ciekawe, bo to jest początek waszej drogi, jeżeli chodzi o statki, to jest początek waszej przygody z tym, z tą rozwałką kosmiczną, flotą, bo dla mnie no tutaj wszystko już praktycznie jest takie, że ja się będę mógł tam do, prawie do samego końca dojechać na trzech gwiazdkach, a jeżeli czegoś nie zrobię na trzech gwiazdkach, to znaczy tylko tyle, że dobra, muszę zmienić taktykę, muszę zabrać inne statki, bo tutaj jest to, siamto, tamto, więc na przykład potrzebuję coś bardziej tanki i muszę zamiast, nie wiem, TIE Fightera, który ma tam szansę na uniki, zabrać coś, co naprawdę jest trudne do zdjęcia. Ale dla was to będzie nauka korzystania z konkretnych statków i przeklepywania się przez tego powoli do przodu. Więc jeżeli ktoś zaczyna i jest tam, nie wiem, na 55 chyba statki wchodzą, czy jakoś tak, 60 level i te okolice, maybe later, bo ja już oceniałem tą grę wielokrotnie, nie wiem dlaczego mi to wyskakuje, ale no. Więc wydaje mi się, że to jest z perspektywy jakby ludzi, którzy zaczynają, fajne, bo na tych wszystkich misjach, tak samo jak na zwykłym PvE, na tych stołach dla jasnej ciemnej strony mocy i w kantynie, można się bardzo dużo nauczyć. Bardziej na stołach jasnej ciemnej strony mocy, bo wymagają, jest ograniczenie, jasna ciemna strona mocy, bo w kantynie bierzecie najmocniejszy zespół i macie to gdzieś. A tutaj, no, szczególnie jeżeli zaczynacie, to będziecie dopiero odblokowywali część statków, tam, nie wiem, załóżmy, że lecicie z Feniksami na dzień dobry, bo to jest bardzo dobry wybór, więc będziecie mieli statki od Feniksów, więc to też jest bardzo dobry wybór, ale będziecie musieli ten duet uzupełnić o coś, nie wiem, zaczynacie inwestować w Bixa, a później jakieś statki dodatkowe tam w tle, żeby móc je przywołać, jak to działa, więc to będzie świetna nauka i dla mnie też na wyższym poziomie trudności, tam dalej trochę jak dojedziemy. Mamy hard? Mamy hard! I dobra, wbijmy tutaj na hardzie i zobaczmy, czy jesteśmy w stanie sobie poradzić z hard misją. Powinniśmy tak, bo nie wydaje mi się, żeby to było celowane na pierwszym tirze na ten 85 level, że tu będę miał drobną przewagę nad przeciwnikami, ale będzie zapewne groźniej. Będzie wręcz bardzo prosto, no ale dobra. Czyli to jest chyba dokładnie ta sama misja, którą robiliśmy jako pierwszą na tym stole, tylko oni są troszkę bardziej podpakowani.
No niestety. No, no, no. Niech ich Bix się uczy od mojego Bixa, bo mój Bix troszkę mocniejszy jest. Muszę go jeszcze podkręcić, bo tam troszkę zostało do podkręcenia Bixa i wtedy on będzie mega upierdliwy na statkach. No ale co ja tam wiem. Ohohohoho. W ogóle, tutaj co? Można było dostać szardy klon sierżanta. No to dobra, to my tu wrócimy i my tego klon sierżanta w ten sposób sobie odblokujemy. Tutaj możemy sobie odblokować dla odmiany, z tego co rozumiem, te surowce, co będzie bardzo ważne z perspektywy rozbudowywania statku, więc to też będzie noda, którą pewnie będzie się w miarę na początku farmiło, albo może jakaś zaraz okaże się bardziej przydatna, jeżeli chodzi o to, ile tego nam może polecieć. Genosian Soldier... Naprawdę? I wszystkie trzy? Co do góry robim Jazz Hands! Szaleństwo? I co tu dostajemy oprócz tego? Nie, to tylko za pierwsze wykonanie był ten surowiec, nie dalej. Kolejna noda pozwala nam farmić zwykłego Imperial TIE Fightera. No okej. Okay. To jest bardzo przydatny statek, więc fajnie, że on jest w miarę na początku do dostania. To jest coś, co chcecie mieć. Szczególnie, że na początku po przebudowie wydawało mi się, że TIE Fighter będzie statkiem nie tak dobrym jak przed przebudową bitw floty, a potem się okazało, że jednak nie jest troszkę słabszy, ale dalej to jest top, nie wiem, jeżeli nie top 3, to top 5 statków, więc... Dalej chcecie w to inwestować. Dobra, zobaczmy sobie tutaj jeszcze te kilka misji. Zróbmy tyle, ile mamy punktów. Może już będzie troszkę wyższy poziom trudności, jeżeli chodzi o oklepywanie się po kokpitach. No, dziwnie zabrzmiało, ale dobra, nie ma większego znaczenia. O, jest zwykły TIE Fighter i jest Special Forces TIE Fighter Pilot. I TIE Fighter oczywiście. Oczywiście to nie jest tak banalnie proste, jak widzicie na nagraniu, bo te statki są zrobione. Jeżeli dopiero zaczynacie się bawić ze statkami, no to dla was to będzie... No to będzie trochę roboty i sporo po drodze zmarnowanych punktów, bo niewygrane mecze równają się zmarnowane punkty. Ale każda porażka jest nauką, nie? Przynajmniej wiecie, czego nie robić, albo wiecie, że musicie pofarmić troszkę. No jest sporo... To jest statek, który bierzecie na cel jako pierwszy. Ten z Death Trooperem to jest TIE Reaper, czy TIE Silencer? Nie, TIE Silencer to jest ten czarny, którym lata Kylo Ren, to jest chyba TIE Reaper. Dobra, zajmijmy, to nie ma większego znaczenia w tym momencie już. Tamten chcecie zniszczyć, dlatego że każdy statek, który jest niszczony, kiedy tamten jest na planszy, to wy tracicie Trunmetron od waszego Capital Shipu, czyli to, wokół czego macham teraz kursorem. To coś się cofa. Co oznacza, że jeżeli macie taktykę w miarę opartą na tym, żeby wasz Capital Ship, ten statek flagowy, dawał jakieś bonusy albo w jakiś sposób ingerował w rozgrywkę, to tamuje cały wasz progres. Co oznacza, że na przykład jak tamta drużyna ma tamto bydle i ma TIE Fighter pilota i za każdym razem jak TIE Fighter unika trafień, to przyspiesza ich statek, to prowadzi do sytuacji, że na przykład oni zaczną nagle przywoływać mnóstwo dodatkowych swoich statków i ilościowo was będą, no przekrzyczą was. Piu, 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 jeżeli piu, piu, piu uznać za krzyczenie. Nie wiem co ten robi, więc dajmy go jako pierwszego. A tego też troszkę może. Tego też troszkę może i teraz obszarówką rozwiążemy ten problem. I wy nie będziecie mogli jakby sobie z tym poradzić, bo tura waszego statku flagowego będzie się tak odwlekała, że zanim nadejdzie i zanim będzie ta druga tura, w której będziecie mogli przywołać jakiś statek na pomoc, to już was po prostu zjedzą. Więc jak możecie klepać, żebym podał dokładnie nazwę. To bydle się nazywa, czy ja to bydle wywaliłem z obserwacji? Tak, TIE Reaper. I jest to statek, którego zdolność... To będzie ta zdolność? Tak, wraży statek, jeżeli on jest zrobiony na maksa, czyli pod 8 załóżmy, czyli wraży nam statek flagowy, traci 15% Trunmetron, co jest całkiem sporo, nie? Za każdym razem, kiedy... jakikolwiek statek jest zniszczony, czyli zarówno wasz, jak i drużyny przeciwnej. I tego się nie da uniknąć. W połączeniu
to bydle spowalnia statek flagowy wasz, albo przeciwnika, zależy po której stronie jest oczywiście, przeciwny, że tak powiem, w połączeniu z Imperial TIE Pilot i to jest chyba ta zdolność? Nie, to nie jest ta zdolność, to będzie ta zdolność. Tak, daje 25% turn meter, to już w ogóle jest kosmos. Do naszego to statku, w której drużynie on jest, do statku flagowego daje 25% turn meter za każdym razem, kiedy TIE Fighter uniknie obrażeń. I to jest zdublowane dla statków flagowych, które są od Imperium, czyli Traun i Grand Moff, no jak on się nazywa, Tarkin. Co oznacza, że na przykład jeżeli latacie z... No już. Z Traunem, to ten statek nagle sprawia, że co kilka trafień wasz statek dowódczy zyskuje pół prędkości i popierdziela. Jeszcze jak jest ten TIE Reaper i coś tam co chwilę wybucha, to jest... Tam się zwalniają, a my... Jak te chomiczki na kółku. I to jest makabryczne, bo są na tym oparte całe taktyki. To jest oczywiście trochę hit and miss taktyka, bo TIE Fighter to jest randomowa szansa na to, czy on uniknie trafień, czy nie. Więc równie dobrze możecie uniknąć wszystkich trafień, które pójdą w waszą stronę. A tak samo może się zdarzyć, że po prostu TIE Fighter weźmie wszystkie trafienia na klatę. Jak widzicie, on nie ma pancerza i pancerza mieć nie może. Chyba że ten taki fioletowy, tymczasowy pasek, który na przykład jest mu zapewniany przez Jedi Consulara, ten taki trójkątny, brązowo-rudo-czerwony, nie wiem jak ten kolor nazwać, to jest ten kolor taki mniej więcej, który sprawia, że jeżeli ten specjalny atak zostanie użyty, to wybieracie inny statek z własnej drużyny, który atakuje wraz z konsularem, co jest bardzo fajnym, mocnym atakiem, tak patrząc w ogóle na drużynę. O tym statku mówię. Ten jego drugi atak, czyli to, zadaje dodatkowe obrażenia i wzywa kogoś z naszej drużyny do asystowania, nie? I tamten statek dostaje ten pancerz, czyli protekcję 60%, czyli dostaje ten fioletowy pasek oprócz niebieskiego paska z pancerzem, co oznacza, że TIE Fighter może w ten sposób mieć pancerz, bo normalnie nie ma, startuje z zerowym pancerzem i teoretycznie nie może odzyskiwać w żaden sposób, nie może mieć. Też pamiętajcie, że ten statek, o którym mówimy cały czas, ma też drugą zdolność, że odnawia pancerz jednemu wybranemu statkowi i użyte to na TIE Fighterze marnuje ten efekt, bo nie ma się czego odnowić, bo zero pancerza to jest 100% pancerza, który ten statek normalnie bazowo ma, więc nie używamy na nim odnawiania pancerza, bo to jest bez sensu. To jest jedna z rzeczy, którą robi sztuczna inteligencja, więc bardzo często zdarza się, że kiedy inne statki są trochę oklepane po pancerzu, konsular zaczyna tak jakby leczyć, naprawiać TIE Fightera, którego naprawić nie może, bo on tego pancerza nie posiada. No i dobra, machnęliśmy tutaj wszystko, co jest do machnięcia. Jak widzicie, troszkę fajnych surowców wpada. Nie jest to jakieś może super, hiper przesadzone, ale jest całkiem przyjemne. Ja wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. I niech moc będzie z wami. Hej! Haha, teraz zobaczmy sobie w questach, czy zostało dodane coś takiego jak... Nie zostało jeszcze dodane. Nic tu dzisiaj nie porobiłem, ale tu mamy... Achievement. That Snow Moon. Complete Fleet Battle Stage 1 on Normal Difficulty. Super. Myślałem, że do daily zostanie dodana potrzeba zrobienia przynajmniej jednej tej... O, bonus energia będzie teraz ten! To zobaczymy, bo to jest akurat 30 sekund do tego. Wydaje mi się, że teraz będzie na przemian, bo są 3 odbiory energii dziennie. Standardowa energia jest 3-krotnie, w moim wypadku to jest w czasie letnim oczywiście 13, 19 i 22. Jeżeli chodzi o energię kantyny, jest tylko raz dziennie, czyli w czasie letnim 13, w czasie zimowym 12. Ale to jest dla mojego Sharda counter. A wydaje mi się, że ship energy będzie też tylko raz dziennie. I będzie przy tej drugiej, tej. To by było ciekawe. Fajne by było, jakby zrobili inaczej. O, tak. Będzie dokładnie... Co? A, że można to teraz odebrać. Dobra.
dobra, to było zdziwienie dla mnie. I wszystkie energie oprócz bonusowej kantyny, która jest za 24 godziny, 23.59, wszystkie te bonusowe energie można odebrać za 6 godzin z mojej perspektywy, czyli tak. Fajnie by było, jakby to zrobili, że o godzinie tej 12-13, w zależności od szardu, na którym jesteście, można odebrać wszystkie 3 energie, a później o 19 jest dodatkowa kantyna i zwykła, a o 22 jest dodatkowe statki i zwykła. To by było takie yeah! Więcej energii, more power! Unlimited power. Swoją drogą liczyłem, że tutaj zostanie dodane, tak jak macie skład areny, wykonajcie 2. Tam nie wiem, zróbcie hard misje czy zwykłe battles, to myślałem, że może dodadzą, nie wiem, zróbcie 5 misji na statkach, na tym PvE statkowym. To by było super, naprawdę by mnie to ucieszyło. Mówiąc o tym w takim kontekście. No, to ja wam dziękuję całkiem i... Nareszcie doczekałem się! Ciekawe, za ile dni uda mi się zrobić całość do końca. Czy to nie będzie duży problem? 82 poziom i wykonanie 4 poprzednich tych, to pójdzie szybko, ale jeżeli chodzi o hard, no to wydaje mi się, że na hardzie te ostatnie misje mogą być ciężkie. Tam będzie ciężko, no ale tam powinno być ciężko, no nie oszukujmy się, to jest... misje jakby pod początek endgame'owej gry statkami, no to tamten. Fajnie, że pokazują nad czym my się klepiemy, że to jest Genosis, a tutaj już mamy inny statek i to jest Endor. I w tle będziemy mieli ten Endor i wydaje mi się, że na tych misjach ta planeta była w różnych odległościach, czyli tak jakby my się do niej zbliżamy i będziemy ją mijać, nie wiem. To było całkiem ładne, fajne i no wracaj mi tutaj z pierwszego na harda, a co my tutaj mamy? Też Genosis. Nie widać, ale jest mniej tych misji do zrobienia. Mogliby to Tatooine. Javin. Czyli tu jest rozstrzelone. Dziwne. Czy tutaj też jest rozstrzelone? Tak, Tatooine, okej. Czyli to nie jest tak, jak myślałem przed chwilą, że to będzie w jakiś sposób. Ciekawe, dlaczego... Dlaczego... Ha, bo to jak się oznaczy, to widać tą planetę. Dobra, nie, już myślałem, że to będzie jakoś fabularnie złożone. Nie, już się dałem wpuścić w maliny. Wyobraźnia mi pogalopowała. Niestety, myślałem, że to będą bitwy wokół Genosis i na przykład to by było mega, jakby te statki, z którymi się klepiemy, były związane z tym, co się działo wokół Genosis, czyli, wiecie, mnóstwo tych i statki z ery... Starej Republiki, więc no. Dobra, ja wam całkiem dziękuję, bo się znowu popatatają w kosmos, a teraz siadam do nagrania odcinka, który zobaczycie za jakiś czas, bo jeżeli zauważyliście, nie było jeszcze chyba poprzednich postaci, czyli Lando Calrissiana i L337, a jeżeli były, to tak świeżo na dniach musiały się pojawić, bo straciłem rachubę. I miałem do nagrania, teraz chciałem nagrać specjalny odcinek, w którym mówiłem, że wszystkie postacie, które na razie się pojawiły z nowego filmu Solo, to są postacie z jasnej strony mocy. I brakuje postaci z ciemnych stron mocy i wynotowałem sobie, jakie w tym nowym filmie Solo się pojawiły postacie i co można pokazać, i pierwszą tą postać właśnie dodali, więc ten cały mój, zobaczcie, mam tutaj research tych postaci, właściwie trzy, to jest trzecia, chociaż ona nazwą jest tutaj druga, jest Imperial Trooper, to jest koleś, który się pojawił na w tych fragmentach pościgu w filmie Solo, na tych motorkach były te bestie i one się tam w filmie pojawiały, także ich troszkę dało się ich rozpoznać i im się przyjrzeć. Więc to jest jeden z tych elementów, które wydaje mi się, że mogłyby zostać dodane do ciemnej strony mocy, szczególnie, że on byłby takim bardziej crowd controlem, jako że to jest patrol, który tam na różnych planetach zajmuje się ogarnianiem, więc jakby pisałem scenariusz, który tutaj jest, tam widzicie parę stron, tego pewnie jest. Nie, chyba tylko jedna strona jest w trzech tych tekstu nieprzetłumaczonego tam z notatkami jakimiś na drugiej stronie. No, dobra, nieważne. Więc to drugie to jest właśnie ten, którego widzicie, że dodali, to jest Range Trooper, czyli ci, którzy byli na tym pociągu. Zaraz nagram odcinek, który się pojawi pewnie za tydzień, jak nie za dwa. Będzie w niedzielę. I coś jeszcze? Aha, jeszcze jest Imperial Swamp Trooper, którego bardzo chciałem zobaczyć in-game. Powiedzmy sobie tak, że mam wrażenie, że wszystkie te trzy postacie teraz mogą się pojawić dla ciemnej strony mocy. I bardzo by mnie to cieszyło. Ale dobra, nie wchodźmy w spoilerowanie. Zaraz zobaczymy. Ja zaraz zobaczę, czym zajmuje się Range Trooper, a wy zobaczycie za tydzień czy za dwa. W odpowiednią niedzielę na odpowiednim nagraniu. Haha!